Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry The Forest. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wybudujemy sobie coś. Tam sobie wybudujemy. Nie, chwila. Wybudujemy sobie zjeżdżalnię. W poprzednim odcinku. Troszeczkę mi nie pykło, no troszeczkę mi nie pykło, słuchajcie, zauważyłem to dopiero podczas edytowania, że jak budowałem tą zjeżdżalnię, wystarczyło kliknąć lewy przycisk myszki i budowa szła dalej. No ja jak głupek w ogóle tego nie zauważyłem, nawet tego nie wypróbowałem. Później poza odcinkiem sobie to przetestowałem, rzeczywiście to tak działało. Także sobie to takie coś wybudujemy. Tam już, jak można zauważyć, tak ledwo, ledwo widać, są po jednej i po drugiej stronie magazynki z drewnem przygotowane. Tam jest dużo, dużo drewna. Powinno mi wystarczyć na całą tą zjeżdżalnię. Zresztą tam jeszcze mam w obozику. Chociaż i tak wydaje mi się, że będę musiał zbierać. Chociaż nie wiadomo, jak z czasem starczy mi. Ale plan jest taki, żeby pójść najpierw na północny zachód mapy. Dobra, no chyba kurczę nic mi nie będzie brakowało. Więc plan jest taki, żeby pójść na północny zachód, tak, o ile się nie mylę. Tam mamy gdzieś tratwę zostawioną. Tam mamy gdzieś tratwę zostawioną i weźmiemy sobie tą tratwę i sobie poszukamy tam jeszcze raz, bo wydaje mi się, że właśnie w tamtym miejscu pominąłem coś i nie wziąłem przepisu jednego. Dobra. Już powoli dochodzimy na miejsce. Teraz, o ile ja się nie mylę, ja płynąłem z tamtej wyspy. I popłynąłem. Jak ja tu popłynąłem? Chyba obok tych wysp przepłynąłem tutaj. Dobra. Teraz tak, tam jest statek i przy tym statku była jedna dziura. Teraz tak, ja chyba przepłynąłem obok tych wysp. Tu bliżej brzegu. Więc w sumie jak nie znajdziemy nic, to sobie przepłyniemy za tymi wyspami, zobaczymy czy tam coś jest. I jeszcze tutaj są wyspy. I tych wysp też nie sprawdzałem w ogóle, tylko płynąłem tutaj bardziej prawą stroną i sobie tak opłynąłem je po prawej stronie. Ja sobie wezmę tam tratwę mam. Przepłyniemy sobie je od lewej strony teraz tu jak patrzę. I zobaczymy czy przy tych wyspach coś tam jest z tyłu. Mi się wydaje, że to gdzieś tutaj powinno być ten ostatni przepisik do znalezienia. Tak więc sobie go dzisiaj znajdziemy na pewno. Płyniemy. Nie wiem, jak to się stało ostatnim razem, jak tu płynąłem, że ja pomyślałem sobie, a dobra, wszystko sprawdziłem, ciśniemy stąd, nie? Dobra, sprawdzimy sobie te wyspy od prawej strony, bo tu od lewej strony, tak jak patrzę teraz, to ja spłynąłem wcześniej, więc prawdopodobnie tutaj nic nie będzie. Sprawdzimy sobie od prawej strony, być może tu gdzieś z tyłu tych wysp to powinno być. Tu na wyspie raczej tego nie będzie. Też za daleko, raczej w tę stronę od wyspy też raczej tego nie będzie zbyt daleko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak tego tutaj nie będzie, to nie mam pojęcia, gdzie tego szukać tak naprawdę. Jeszcze muszę sprawdzić, musiałbym sprawdzić wtedy tam od mojej wyspy do góry. Czy od mojej bazy do góry, na północ. Po drugiej stronie, ale tam raczej kurczę nie było nic, tam nie było żadnych wysp ani nic, więc ciężko stwierdzić, cholera. O, coś widzę, słuchajcie, coś widzę, coś widzę. Zniknęło. Nie, jest, dobra, jest, 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 jest. Dobra, czyli to było tutaj. Popatrzcie się. Ja prawdopodobnie. Muszę sprawdzić to na nagraniu. Bo ja prawdopodobnie widziałem to. Chociaż, popatrzcie, to ciężko zauważyć, przez te fale ciężko zauważyć to. Ale prawdopodobnie, bo ja tędy przypłynąłem od tych wysp, tutaj jakoś. Tutaj jakoś płynąłem, popłynąłem tam, tu ominąłem wyspy z tamtej strony i popłynąłem aż tam do tej góry.
Gdzie to jest? Właśnie, tego prawie nie widać przez te fale. Super, tutaj jakieś kartki leżą. O, tutaj coś już mogę zabrać. Nic nie widzę. Dobra. Tu już mamy przepis. Tu jest przepis. Zobaczmy sobie to. Jest chyba przepis na wieżę. 317 plus? 317 plus kłód. Ale i jaja. Strasznie dużo. Ja chciałem to dzisiaj wybudować, ale chyba tego nie zrobimy. Dobra, bo ja nie wiem, czy ja tutaj kanibala jakiegoś nie będę miał. Teraz musimy iść tutaj. Co tu jest na tych kartkach? Nic nie widać na tych kartkach. Co to są, jakieś chińskie znaczki? Kanibali tu chyba nie ma. Strzały i... Tu jest przepis na... Jest przepis na lotnie. Skór dużo trzeba, jakieś ręce? Serio? Ręce na to potrzebuję? Szkoda, że nie mogę tego więcej podnieść. Szkoda, że kołczanu na bełty nie mogę zrobić. Ale dobra. I to by było chyba tyle z przepisów. Jeśli chodzi o przepisy, to jest chyba tyle. Więc teraz sobie śmiało możemy wrócić do bazy i możemy sobie wybudować coś niecoś. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w bazie. Jesteśmy w bazie, więc możemy sobie zacząć... możemy sobie zaprojektować tą zjeżdżalnię. Najpierw chciałbym coś wypróbować. Więc mamy nowe przepisy. Glider. Glider. Skóry z królika trzeba na glidera, więc spoko, bo kurde, tych nie mam co robić z tymi skórami królików. Sobie coś takiego później wybudujemy. Ale to za chwilę. To za chwilę, bo chciałbym sprawdzić właśnie tego towera. Poster? Czemu ja mam teraz to po angielsku? Glider Church. Dnia. Dobra. Aha. To jest ogromne. Ja tego tutaj nie dam rady wybudować. Że to jest ogromne. To już jest... Od razu na wejściu jest wyższe niż moja wieża, nie? Wiem sobie, na razie to sprawdzimy. Teraz tak, ja bym chciał to tutaj mieć. A to z takiego powodu, że chciałbym, żeby ta zjeżdżalnia przechodziła nad tą liną. Tu na lewą stronę. Nie chcę tu po prawej stronie nic budować, tylko bardziej bym chciał właśnie się na lewej stronie skupić. Tak sobie spróbujemy to wybudować. I mniej więcej gdzieś tutaj bym to chciał zrobić. Niestety będę musiał zrobić to w linii prostej. Chciałbym jakieś esy zrobić, floresy i inne takie. Ale ciężko będę miał to zaprojektować, bo popatrzcie się, jak ja tu mam nisko. Jak ja to będę chciał tutaj spróbować jakieś zakręty zrobić, ja będę musiał, bym musiał to z dołu robić tutaj. Gdzieś. A wtedy mógłbym nie trafić tutaj, bo miałbym po prostu za bardzo w dół ją, tą zjeżdżalnię i no źle by to wyglądało. Czy w sumie mogę zrobić coś takiego? O cholera. O cholera. Przeszkadza teraz w linie. Cofamy to. Musimy zakręt zrobić bardziej w tę stronę.
Spróbujemy sobie zrobić jakieś tam zakręty. Już nie wiem, czy nie za ostry teraz jest ten zakręt. I nadal nie wiem, czy... Nie, dobra, teraz już nic nie przeszkadza. Nie wiem, czy nie będzie za ostry ten zakręt, cholera. Co 28 kłód, no coś takiego. Przejedziemy Tyrolką, zobaczymy, czy tam coś nie przeszkadza, ale wydaje mi się, że wszystko tutaj jest w porządku. Tak jest. I są jakieś tam niewielkie zakręty. Są jakieś tam niewielkie zakręty. Wydaje mi się, że mogłoby to być. Teraz tak, ja sobie tutaj patyczków trochę przygotowałem. Ja nie wiem, czy ja stąd... Kurde, no właśnie, szkoda, że ja z tego stąd nie mogę wrzucić. Dobra. Specjalnie właśnie tutaj podstawiłem, bo myślałem, że do takiego słupka będę mógł wrzucać te patyki, a... Tu się okazuje, że jednak nie. I to co teraz, kurde? Ale ja wam jeszcze nie pokazywałem, jak to w ogóle wygląda. Już tutaj, no dość dużą część tutaj z bliska wyciąłem. Sarna mi tu stuka po wózku moim. Odejdź stąd. Odejdź stąd. Nie tędy. Dobra, nieważne, słuchajcie, niech się biega. No nazbierałem tyle drewna, także to drewno będzie mało i tak, bo chyba, o ile się nie mylę... Tak, jest 12, 12. Ja mam tutaj 120 kłód. Czyli 8 kłód mi braknie. Tu mam jeszcze patyczki. W razie sobie patyczki wrzucimy. Znaczy w sumie wrzucę sobie też te kłody. Co, ja to tak buduję. Ale ja się boję tylko o jedną rzecz. Popatrzcie się, te słupki tutaj, nie? Wszystkie. Na dole. One są... Kurde, nie są zasłonięte niczym. Ja się boję, że kanibale przyjdą albo mutant jakiś przeleci i zwali mi ten słupek i wszystko poleci w cholerę z, razem z tym słupkiem jednym. Ale tak chyba nie powinno się stać. Dobra, no nic, no. Jak się tak stanie, no to trudno. No to będziemy musieli czytać grę prawdopodobnie. No. Dobra, i potrzebujemy 8 kłód i trochę patyczków. Sobie pociśniemy tutaj. Zbiorę sobie ekwipunek patyczków. Dozbieram sobie te kłody do wózka. Dobudujemy sobie to. Bo nadal mi będzie brakowało trochę patyczków, ale nie szkodzi, dozbieram sobie te patyczki. Słuchajcie, widzimy się, jak to będę już, jak to już wybuduję. Pójdę na wieżę i sobie będziemy to testować, jak to działa. Oczywiście zapiszę sobie wcześniej grę, bo ja się boję, szczerze mówiąc, że ja wypadnę z tej zjeżdżalni. Spadnę na dół, nogę złamię i kanibale mnie zabiorą do wioski. Dobra, słuchajcie, w końcu mogłem się przespać. Zjeżdżalnię mamy prawie całą wybudowaną. Muszę sobie tylko wyciągnąć windę do góry i dołożyć patyczki. Będziemy mogli sobie testować. O ile się nie mylę, mam przy sobie skorupkę żółwia, więc będę mógł zjechać. Ale jeszcze się upewnię, czy aby na pewno. Tak jest, mam skorupkę żółwia, więc możemy sobie tutaj to dobudować i możemy sobie przetestować ją od razu, nie? Troszkę ją tu wysoko wybudowałem, ale zrobiłem to specjalnie. Nie chciałem, żeby tam coś wystawało, jak ona w dół pójdzie. Jakbym ją wybudował tu równo z tym, to prawdopodobnie mogłoby tutaj coś wystawać i mogłoby to przeszkadzać później podczas zjeżdżania. A i tak, żeby zjechać, to ja muszę podskoczyć. Wam pokażę, jak to się robi. Okej. Okay. Rozpędzimy się. Ciup. Tak nie mogę, ale muszę w dół popatrzeć. Dobra. Teraz już wszystko wiem.
Końcówka trochę taka. Taka dość kiepska. Ale da się zjechać, słuchajcie. Spróbujemy sobie jeszcze raz zjechać. I generalnie fajnie ta platforma wygląda tutaj, można sobie po niej chodzić. Prawdopodobnie mogę nawet wózkiem tu wyjechać. Po tym. Zaraz sobie to przetestujemy. Jeszcze raz. O Jezu, nie trafiłem. Popatrzyłem się w dół. No dlaczego to nie działa tak, jakbym chciał? Chcę się rozpędzić i... O, właśnie. Teraz, aha, ja mogę sobie kontrować tu jeszcze. O! Fajne to jest, fajne to jest. Podoba mi się to. No i przede wszystkim nie wypadłem, więc... Więc spoko. Popatrzcie się, wózeczkiem się tu bezproblemowo jeździ. Także jakbym chciał kłody sobie przetransportować na górę tutaj, to mogę sobie wyjechać po zjeżdżalni. Aczkolwiek w książce jest to nazwane transport kłód. Ja bym chciał tylko coś sprawdzić. No faktycznie transport kłód. Popatrzcie, jak fajnie ona się zjeżdża tutaj. Zatrzymała się, ale... Dobra, jedną kłodę mogę wysłać. A ciekawe, czy sanie zjadą po tym. Sanie to powinny... Powinny jeździć, tak? Aha, no właśnie, bo ja tego tak nie wyciągnę. Dobra, bo jeśli na przykład sanie będzie można wysłać tutaj, to i tak... To i tak, kurde, no jak to zrobić, żeby on wyszedł na to? I tak, ja tutaj nie mam jak wyciągnąć sani, nie? Na górę, na tą wieżę. Więc to w sumie bez znaczenia jest tak naprawdę, czy ja będę mógł te sanie wysłać, czy nie. I, znaczy w sensie bez znaczenia jest to, czy tutaj da się wyjechać, czy nie. O, się nie da wyjechać, dobra, walić to. Kurde, chciałem ten wózek z powrotem sobie tam wysłać. Próbujemy kilka kłód wysłać. Okej. Dobra, ale sanie nie jadą. Sanie nie jadą, ale ja mogę zjechać z saniami. Fajnie, szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że to jest, służy do transportu kłód. Chociaż z drugiej strony, jak mam być szczery, no to taki transport kłód jest dość kosztowny, nie? Bo ja wydałem na to 128 kłód. A na tyrolkę wydajesz 10 kłód i kilka lin. Więc jest spora różnica tutaj. Spora różnica. No ale ja tego nie będę używał do transportu kłód, ja tego będę używał do zjeżdżania. Do zjeżdżania będę tego używał. Patrzcie, ile to jest sarenek. Dlatego to jest to, o czym mówiłem. To jest super miejsce na bazę. Jedzenia tutaj jest pod dostatkiem. Patrzcie, saren. Sarna na sarnie. Praktycznie. Tam dalej jak się pójdzie, są szopy pracze. Dużo wiewiórek. Że jedzonka tutaj jest bardzo dużo. Aczkolwiek zaatakowały mnie mutanty tutaj wczoraj, jak zbierałem drewno. Teraz się zastanawiam tak, bo ja, plan był taki, żeby wybudować tą lotnię, tego glidera. Na tej wieży tutaj. Ale tego tam nie mogę zrobić, więc tak się zastanawiałem, czy nie zrobić tego tutaj. Tej wieży. Mógłbym to pierdyknąć tutaj sobie, o. O kurde, chciałbym jakoś równo, może na wodzie tu? Co myślicie? Tak obym wybudował na przykład. Tu mam schodki. Trochę krzywo mi się wydaje, że to jest. Nie wiem, ale na razie i tak nie będziemy tego glidera budować. Bo strasznie dużo kłód na to trzeba. Ja się muszę przygotować, bo to bez sensu jest teraz, żebym zbierał te kłody. Ja sobie muszę tutaj dozbierać kłód. Powysyłać sobie jakoś te kłody muszę tutaj do góry. I prawdopodobnie właśnie tutaj na tej górce wybudujemy sobie tą wieżę i tego glidera.
Wiecie, w razie czego jakby atakowali moją wioskę, gdyby tam, nie wiem, ze 100 mutantów przyszło do mojej wioski, ja mogę zjechać sobie po zjeżdżalni, wyjść sobie na wieżę, tutaj będę mógł i wypłynąć, znaczy wypłynąć, wylecieć gliderem na drugi koniec mapy. Wiec. To taki jest zamysł. Oczywiście nie będę prawdopodobnie tego używał do ucieczki. Gdzieś tam uciekać przed kanibalami. Da im skopać dupska. Ale coś, jakoś to będzie, słuchajcie, pomyślimy. Ale tak myślę właśnie, żeby na tej górce to wybudować. Możecie dać znać w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, czy nie. To by było na tyle, także dziękuję wam za oglądanie, słuchajcie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. I tak jak mówię, piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły a propos tej wieży dużej. I może jeszcze jakieś inne pomysły, gdzie bym mógł kościół postawić. Mam jeszcze krzyż do wybudowania, kościół. To trumnę se mogę tutaj nawet postawić w mojej wieży. Ale piszcie jak macie jakieś pomysły. Ja się z wami wszystkimi żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!